Witam Państwa na kanale Biznes to my. Nazywam się Mirosław Rubel. Witam. Chciałbym dzisiaj omówić parę spraw związanych z otwarciem biznesu, jakim jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Chciałbym dzisiaj omówić moją historię, jak ja prowadziłem ten biznes wiele lat temu i prowadzę w sumie do dziś. Jedna z moich firm jest właśnie jednoosobową działalnością gospodarczą. Biznes jednoosobowej działalności gospodarczej uważam, że jest to na początek bardzo dobry biznes. Oczywiście można pomyśleć, żeby otworzyć od razu spółkę z o.o., ale pamiętajmy, że spółka z o.o. rządzi się swoimi prawami i jest troszeczkę bardziej trudna do ogarnięcia. Myślę, że na początku otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej jest rozsądne, ale pamiętajmy, że przy małych obrotach ma to sens, ale jak już zaczyna się duże obroty, proponuję pomyśleć o biznesie w zakresie spółki z o.o. Dlaczego? Spółka z o.o. jest to osoba prawna, która zabezpiecza nam, że gdyby się nam coś nie udało, to nie będziemy odpowiadać swoim majątkiem. Jest to na tyle istotne, że niektóre osoby potrafią wpaść w długi i później mają problem na całe życie. Jeśli otworzą spółkę z o.o. i ta spółka wpadłaby w jakieś tam długi i tarapaty, pozwoli to nam uchronić swój prywatny majątek. Więc dla osób, które prowadzą biznes niepewny, lepiej otworzyć spółkę z o.o., ale jeśli ktoś jest pewny swojego biznesu, to na początku dużo łatwiej jest prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Żeby prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba zgłosić w urzędzie miasta i złożyć tam wniosek, że ma się zamiar otworzyć taką działalność. Po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym zostanie nam nadany NIP, numer identyfikacji podatkowej. Jest to bardzo istotne do rozliczania swojej działalności w ramach podatku. Równocześnie powinniśmy znaleźć księgową, która będzie Wam robiła wszystko to, co związane z odprowadzeniem ZUS-u. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi być ubezpieczona i odprowadzać składki ZUS-owskie. Jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, uważam, że w małym biznesie jest to zasadne, ponieważ prowadzenie tego jest dosyć uproszczone. Wystarczy rzetelnie brać faktury na koszty i rzetelnie wystawiać faktury za swoje usługi. Pamiętajmy, że w zależności od prowadzenia różnej działalności, w zakresie jak duże obroty będą, to będzie też podatek VAT. Jest to bardzo istotne, bo jak przekroczymy pewną granicę, musimy wejść w podatek VAT. Do tego momentu możemy nie być płatnikiem VAT, ale wtedy wszystkie koszty VAT-owskie nie możemy uznać w swoich kosztach. Czyli nie możemy odprowadzić podatku VAT. Ja jestem jednak zwolennikiem zarejestrowania się w urzędzie i być płatnikiem VAT-u. Są różne szkoły. Jedni wolą nie być, inni wolą być. Ja osobiście jestem zwolennikiem bycia podatnikiem podatku VAT, ponieważ wszystkie koszty, które w działalności mojej zawsze są opodatkowane podatkiem VAT. Co mogę doradzić osobom, które zaczynają swój biznes w dziedzinie działalności gospodarczej, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza? Myślę, że na początku powinny się przede wszystkim zastanowić, co chcą robić, jak zbudować swój biznes, gdzie będą mieć swoich odbiorców, kim będą ci odbiorcy, czy to będą osoby detaliczne, czy to będą osoby hurtowe, czy sprzedaż będziemy robić w internecie, czy będziemy to sprzedawać face to face, czyli w sklepie na przykład, czy na targu. Trzeba to dokładnie się zastanowić i rozeznać się, w jaki sposób będziemy ten towar sprzedawać. Można się zastanowić jeszcze, czy tym towarem będzie produkcja. Pamiętajcie, że według mnie są trzy rodzaje działalności. Mówię tutaj usługi, myślę tutaj o usługach, myślę tutaj o handlu i o produkcji. Pamiętajcie, że usługa jest dla mnie jedną z najgorszych możliwych biznesów, ponieważ nie można tego powielić wielokrotnie. O czym tu myślę? Chodzi o to, że jeśli na przykład jest fryzjer, który świadczy usługi fryzjerskie. On ma tylko 24 godziny i w tych 24 godzinach może obsłużyć na przykład 100 klientów. A na przykład jeśli ktoś produkuje na przykład jakąś szklankę, to on może w ciągu dnia wyprodukować jedną szklankę, ale równie dobrze może wyprodukować 100 szklanek, 1000, 100 tysięcy, milion. W jego dobie on potrafi zarobić od 1 złotówki do miliona, w zależności od marży, jaką będzie miał na tej szklance. Tak samo jest z hurtem czy ze sprzedażą detaliczną, mianowicie z handlowaniem. Myślę tutaj o handlowaniu, czyli tak samo jeśli na przykład ktoś handluje tą szklanką przysłowiową, to może taką szklankę sprzedać jedną, może ją sprzedać 10 w detalu, albo może sprzedać je w hurcie 100 tysięcy, milion dziennie, więc jego dochody w zależności od umiejętności i znalezienia odpowiedniego klienta mogą wielokrotnie wzrosnąć. A gdy będzie to producent, gdy będzie to robił ktoś usługę typu, tak powiedziałem, fryzjer lub osoba, która na przykład produkuje taką szklankę ręcznie, to ile taka osoba potrafi w ciągu doby zrobić tych czynności jedne a te same. Myślę, że to jest największy problem, że nie można w usługach powielić swojej pracy. Jeśli już usługi, to trzeba znaleźć takie usługi, które można pomnażać. Na przykład, jeśli prowadzimy działalność hotelową, to możemy mieć jedno łóżko lub 100 łóżek. I tutaj usługi noclegowe można powielić. Ale uprzedzam, biznes hotelarski jest jedną z bardzo trudnych, z najtrudniejszych, bym powiedział, biznesów w zakresie usług. Nie polecam, polecam to tylko jako inwestycja, jeśli ktoś zarabia duże pieniądze, może zalokować w biznesie hotelarskim. Dla mnie na początku, jak byłem młody, myślałem o tym, że biznes hotelarski jest to jeden z najlepszych biznesów. Dzisiaj z doświadczenia wiem, że usługi hotelowe znajdują się w banku jako usługi, które są o podwyższonym ryzyku. Także jak pójdziecie do banku i będziecie chcieli uzyskać kredyt na wybudowanie fabryki, to dostaniecie lepsze warunki niż jakbyście chcieli ten sam kredyt w tej samej wysokości na zbudowanie hotelu. Przykładowo, jak ja się kiedyś interesowałem tym, to w momencie, kiedy próbowałem uzyskać kredyt na zakup hotelu, to powiedziano mi, że stopa procentowa będzie o 2 punkty procentowe wyższe, ponieważ jest to o wiele wyższe ryzyko dla banku. I wtedy dopiero sobie uświadomiłem, że branża hotelarska należy do bardzo ryzykownych biznesów. Także to proponuję tylko ryzykantom i ludziom, którzy mają naprawdę za dużo pieniędzy. Moja historia życiowa zaczynała się od stolika. Stolika, który kupiłem sobie w sklepie i z tym stolikiem stanąłem na ulicy i zacząłem sprzedawać kasety. Dzięki temu, że jest to działalność handlowa, potrafiłem to pomnażać. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie zająłem się usługami, tylko branżą handlową i dzięki temu za jakiś miesiąc miałem 2 stoliki, 3 stoliki i później wynająłem kolejnych ludzi, którzy stali w innym miejscu i z tymi samymi kasetami i zacząłem je sprzedawać. W ciągu dnia na początku sprzedawałem 10 kaset, a w największych ilościach to sprzedawałem 400 kaset dziennie. Wszystko oczywiście już wtedy miałem otwartą działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą i dzięki temu zacząłem powolutku rozszerzać swój biznes. Następną rzeczą, jaką miałem, to wynająłem powierzchnię sklepową i otwarłem sklep. Oczywiście handlowałem na początku kasetami. Później jednak wprowadziłem elektronikę, sprzęt radiowo-telewizyjny, a następnie odzież. Otworzyłem sklepy w hipermarketach. Miałem 3 sklepy z odzieżą w hipermarketach i tutaj zwróciłbym uwagę, że na tamte czasy to był jeden z fajniejszych biznesów, ponieważ mimo, że były to bardzo drogie czynsze, ilość osób powodowało, że obroty były na tyle duże, że zapłaciłem i czynsz, i pracowników, i jeszcze zostały dobre pieniądze dla mnie. Dzięki temu pozwoliło mi to zarobić na pierwszy samochód, na drugi samochód. Później rozszerzyłem swoją działalność w innych branżach. Zacząłem handlować bielizną, odzieżą, butami. Właściwie sprzedawałem wszystko. I osobom, które chcą wejść w biznes, polecam dział handlu, ponieważ można to zawsze zwielokrotnić. Jeśli przykładowo handlujemy, nie wiem, samochodami, też kiedyś handlowałem samochodami, to można kupić jeden samochód, drugi, trzeci i sprzedawać tych samochodów wielokrotnie więcej, w zależności od umiejętności. W moim życiu też przetoczyła się produkcja. Produkowałem automaty i tutaj też polecam ten biznes, ponieważ zacząłem od produkcji jednego automatu, a później tą działalność się rozszerzyła wielokrotnie. Biznes w produkcji jest bardzo fajnym biznesem, ponieważ jeśli mamy produkt, który produkujemy i jego można powielić, a klienci kupują go wielokrotnie, powoduje to, że w ciągu doby nasze zyski wzrastają też wielokrotnie. Także jeśli ktoś ma pomysł na otwarcie produkcji jakiegoś produktu, który będzie można wielokrotnie sprzedawać, powielać go, to jest jeden z najfajniejszych biznesów. Wierzcie mi Państwo, że dzięki temu objeździłem kawał świata, ponieważ miałem kontakty po świecie i musiałem tam jeździć i dzięki temu poznałem wiele ciekawych miejsc. Razem prowadząc biznes z tymi osobami mogłem zwiedzić Rzym, praktycznie całą Europę. Rzym, Londyn, jeździłem po wielu różnych krajach. Także wszystko to, co związane z handlem i produkcją, łączy się z tym, że będziecie Państwo mogli jeździć po świecie, zobaczyć wiele kawałek ciekawych miejsc. Aktualnie chciałbym też znaleźć osoby, którym mógłbym pomóc w otwarciu biznesu. Jeśli są osoby takie, które myślą o otwarciu biznesu i chciałyby ze mną nawiązać współpracę, mogę takim osobom pomóc. Jeśli będą to projekty większe, nie na ich kieszeń, a będą to ciekawe projekty, jestem w stanie też zainwestować w te projekty. Aktualnie szukam też osób chętnych do działania w dziedzinie fotowoltaiki, ponieważ mam partnera, który prowadzi ten biznes i chciałby rozszerzyć tą działalność, postanowiłem, że mu pomogę. Osoby, które chciałyby prowadzić własny biznes, własną działalność z tytułu fotowoltaiki, proszę się o zgłoszenie do mnie. Ja pomogę w otwarciu, w uzyskaniu wszystkich dokumentów i pokieruję, w jaki sposób można tą dziedzinę rozszerzyć i zbudować. Dam kontakty, pomogę, zapraszam do kontaktu. Dzisiaj nie opowiem swojego całego życia. Moja dzisiaj dyskusja jest tylko po to, żebyście zrozumieli, jaką osobą jestem, że robiłem różne rzeczy i prowadzę dalej różne rzeczy. Dzisiaj jestem bardziej konsultantem, pomagam ludziom, więc myślę, że osoby, które potrzebują tej pomocy, mogą się do mnie zgłaszać. Zawsze możemy podyskutować i myślę, że mogę nawet pomóc. Także jeszcze raz powtarzam, że dział usługi jest fajny, ale dla osób, które nie mają tak zwanej żyłki do handlowania, więc to mały biznesik, kosmetologia, fryzjerstwo lub inne takie usługi, to polecam, ale pamiętajmy, że to będzie zawsze mały biznes. Jeden z moich biznesów to był handel samochodami. Tymi samochodami handlowałem wiele lat i uważam, że też to jest bardzo dobry biznes, ale w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, dzisiaj komisje samochodowe małe nie mają za bardzo dużego sensu. Musi to być albo duży komis samochodowy, albo bardzo dobrze rozpowszechniony w internecie. Dzisiaj największym biznesem chyba jest internet i myślę, że w niedługim czasie będzie to 60% sprzedaży internetowej. W moim życiu przewijała się również produkcja, handel, detal, usługi. Robiłem różne rzeczy i w moim doświadczeniu mógłbym powiedzieć, że na każdej dziedzinie mogę coś na ten temat powiedzieć. Dlatego osoby, które zastanawiają się nad swoim życiem i postanowiłyby, że chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą, a nie wiedzą jak, zapraszam do kontaktu. Będę chciał tym osobom pomagać. Będę odpowiadał tutaj na kanale Biznes to my na pytania, które Wy będziecie mi zadawali. Myślę, że sam nie wymyślę wszystkich tych pytań, ale jak będziecie do mnie składać te pytania, postaram się na każde odpowiedzieć, albo drogą mailową, albo tutaj na kanale. Zapraszam wszystkie osoby do współpracy, które chciałyby z nami współpracować, pokazywać swoje historie. Chciałbym ewentualnie znaleźć partnera, który by potrafił jeszcze bardziej rozpowszechnić nasz kanał w dziedzinie internetu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki wywiad pomoże Wam w decyzji, aby ruszyć i zacząć swoją drogę w dziedzinie biznesu. Oczekuję na pytania. Chciałbym, abyście też dali łapkę w górę, jeśli podobał się Wam ten materiał. I do zobaczenia następnym razem na kanale Biznes to my. Do zobaczenia.